Kącik teologiczny. Pytanie pana Wiesława. Skąd święty Piotr wiedział, że pan Jezus rozmawia z Eliaszem i Mojżeszem? Odpowiada ksiądz profesor Bogdan Częż. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, bo równie dobrze można by zapytać, skąd my wiemy dokładnie, z kim rozmawiamy. Można przypuszczać, że były jakieś, istniała jakaś znajomość tych postaci, także wizerunkowa. Czyli jak wyglądał Mojżesz, jak wyglądał Eliasz. I w oparciu o to mógł, jest to też możliwe, Piotr wnioskować, że jest to rozmowa z Mojżeszem i Eliaszem. Ale jest też druga droga, może nawet bardziej przekonująca, to ta, że należy zwrócić uwagę, iż w Ewangelii mamy napisane, że rozmawiał Jezus z Mojżeszem i Eliaszem. Jest wyraźnie podane, że to była rozmowa. Ale my nie wiemy, o czym rozmawiał Jezus z Mojżeszem i Eliaszem. Treść rozmowy nie jest ujawniona. To, co usłyszał Piotr, skoro słyszał tę rozmowę. Wobec tego możemy też i mamy prawo przypuszczać, że mógł Pan Jezus w czasie tej rozmowy zwrócić się po imieniu, czy do Mojżesza, czy do Eliasza, i to dało Piotrowi świadomość tego, z kim Jezus rozmawia. Jakkolwiek by było, jest to przekaz Ewangelii i należy uznać to za fakt biblijny rozmowy Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem na Górze Przemienienia.